Cześć, witajcie. Zastała mnie połowa kwietnia w warzywniku, dlatego korzystając jeszcze z całkiem fajnej pogody, chciałabym nadrobić sobie zaległości, no i zaprosić Was na taki kwietniowy vlog, co się dzieje w ogrodzie warzywnym. Dla mnie na pewno priorytetem na dzisiaj jest przepikowanie selerów, bo już czekają i czekają w tym pojemniku. Planuję wysadzać buraki, groszek, koperek, także wszystkie takie podstawowe warzywa, które już o tej porze roku w warzywniku znaleźć się powinny. Pokażę Wam również, co u moich sadzonek, jak to wszystko wygląda, jak planuję je zabezpieczyć w związku z planowanym ochłodzeniem. Tak więc dzień ze mną w ogrodzie. Zapraszam na dzisiejszy ogrodowy vlog. Sadzonki, jak widzicie, mają się świetnie. Ostatnie takie te ciepłe dni naprawdę mocno przyspieszyły ich wzrost. Jednak teraz już nadeszło dosyć mocne ochłodzenie, minusy w nocy do minus 2, minus 3 stopni. Do czasu, gdy temperatura tutaj w moim rozsadniku utrzymywała się w nocy na poziomie 9-10 stopni, one sobie tutaj siedziały właśnie w mini szklarence, w tej dużej szklarni, jeszcze dodatkowo zabezpieczone włókniną. Jednak naprawdę zrobiło się już bardzo zimno. No i chcąc nie chcąc, już wczoraj wszystkie sadzonki te ciepłolubne przeniosłam z powrotem do domu, bo widziałam, że jednak takie duże wahania temperatur, no bo jednak w nocy jest mocno zimno, a w dzień z kolei robi się w szklarni bardzo, bardzo ciepło. Niekoniecznie im dobrze służyły. Widziałam to na przykład po pelargoniach, które zdecydowanie wyblakły i straciły troszkę kolor, co znaczy, że lekko zahamowały wzrost, no więc wszystkie trafiły z powrotem na parapety. Tak jak wspominałam, zadanie numer jeden jest to pikowanie selerów. Mam tutaj seler zarówno korzeniowy, jak i naciowy. One powinny być przepikowane już znacznie wcześniej, jednak nie miałam w ogóle na to czasu. Zrobiło się chłodniej, także one po przepikowaniu dojdą do siebie, no i a potem już zaczną bardzo intensywnie rosnąć, oczywiście też wspomagane nawozami. Seler pikujemy do pojedynczych komórek, tutaj na przykład w takiej multipaletce. I chyba najważniejsza rzecz, jaką trzeba wiedzieć przy pikowaniu selera, że pikujemy go dosyć płytko. On ma po prostu tak lekko kołysać się na wietrze. Nie staramy się nie zasypać tego takiego serduszka, tej takiej części, z której te liście wychodzą. Seler jest oczywiście warzywem ciepłolubnym, czyli wysadzamy go na miejsce docelowe dopiero w połowie maja, kiedy temperatura się ustabilizuje. Potrzebuje dużo wody i dużo nawożenia. Jest strasznym żarłokiem, dlatego musimy go systematycznie przynajmniej raz w tygodniu nawozić. Chyba najbardziej kluczowym momentem w uprawie selera jest wysadzanie go już na miejsca docelowe. Na moim kanale znajdziecie cały odcinek na ten temat o wszystkich moich patentach, które warto wykorzystać, aby mieć piękną bulwę, bo naprawdę ja nie miałam na co narzekać. Dlatego ja Wam podlinkuję tutaj do góry, jak i w opisie, co warto zrobić przy selerze, aby mieć naprawdę zadowalające plony. W ten sam sposób pikuję też seler naciowy, aczkolwiek ja w zeszłym roku nie byłam zadowolona z selera naciowego. W tym roku planuję przetestować kilka takich trików, może będzie lepiej, także kolejna część eksperymentu. No i podlewanie takiej rozsady. Nigdy nie lejcie wody do góry, nigdy nie lejcie na te cieniutkie, malutkie liście. One się przykleją do ziemi, no i potem może być już problem. Dlatego zawsze taki seler po przepikowaniu, taki właśnie lekko chwiejny, wlewamy wodę do tacki, korzenie sobie tę wodę pobiorą od dołu. A tu poznajcie mojego nowego przyjaciela. Przylatuje praktycznie codziennie, przy wszystkich pracach ogrodowych mi tu towarzyszy i w ogóle się nie boi. Także mam nowe zwierzątko. A dzisiaj wzięłam się też za właśnie wysadzanie buraków. Wysadzam buraki już na grządkę wzniesioną. Ja od kilku lat stosuję nasiona na taśmie. I może to jest lenistwo,
ale mi jest tak po prostu wygodniej i nie muszę ich potem przerywać. One naprawdę potem rosną takie fajne, duże. Jestem bardzo z tych nasion na taśmie zadowolona. Buraki wysadzamy mniej więcej na głębokość 2 cm, 30 cm między rzędami. Taśmy z nasionami rozkładamy, no i później po zakopaniu istotne jest jeszcze intensywne podlewanie, tak aby ta taśma całkowicie się rozpuściła i nasiona zaczęły kiełkować. Przygotuję sobie też dzisiaj rozsadę buraka. Mam zwykłe nasiona buraka czerwonego, takie w nasionach. Buraki najlepiej jest uprawiać w drugim lub trzecim roku po oborniku. Najlepszym sąsiedztwem dla buraka jest groch, kapusta, kalarepa, ogórek, rzodkiewka i truskawki. Lepiej nie sadzić buraków obok ziemniaków czy marchewki. Połowa kwietnia to jest taki już bardzo dobry moment na wysadzanie właśnie grochu czy groszku cukrowego. Ja taki groszek moczę przez noc w szklance czy jakimś pojemniku po to, żeby on ładnie napęczniał, szybciej wykiełkował, ale też po to, żeby wyeliminować nasiona złe. Te, które nie nadają się do wysiania, one zaczną się unosić na powierzchni i są po prostu do wyrzucenia. Groch będę uprawiać zarówno z siewu bezpośrednio do gruntu, tutaj z takich tyczek do pomidorów przygotuję mu takie podpory, w miarę wzrostu będzie on podwieszany na sznurkach, tak żeby tutaj troszkę ten średnio dekoracyjny tunel foliowy przysłonić. Groch można wysadzać w rzędach, w równych odstępach między sobą, a można również gniazdowo po 3 sztuki. Najczęściej właśnie formę gniazdową stosuje się w przypadku różnego rodzaju tipi, które tworzymy. Groch również wysadzamy w drugim, trzecim roku po oborniku i również tak jak buraki uwielbia rośliny kapustne. Przygotuję też sobie rozsadę groszku. Ta rozsada urośnie bardzo szybko i jak tylko przygotuję resztę grządek, na których planuję po prostu to dosadzić, no to będzie już praktycznie zrównana z tą wysadzaną do gruntu. Bardzo się cieszę, bo udało mi się wykorzystać dzisiejszy ciepły dzień i nadrobić sporo zaległości w ogrodzie. Dajcie znać, jak tam Wasze warzywniki. Czy już się zapełniają, czy już wszystko macie wysiane, czy jeszcze się wstrzymujecie? Ja za dzisiaj Wam już dziękuję, pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnym odcinku.